Jak unikać konfliktów? Co to w ogóle jest konflikt? Myślę, że wszyscy się zgodzą, że żeby był sens w ogóle mówienia o konflikcie, to mówimy o takim konflikcie, który uważamy za problem. Bo na przykład teoretycznie zwykła różnica interesów w momencie, kiedy nie idzie za tym agresja, nie idzie za tym stres, nie idzie za tym jakieś szczególne cierpienie, to chyba problem nie jest. Jak na przykład taka różnica zdania tyle nieistotna dla obydwu stron, że nie ma to większego znaczenia, nie ma to większego wpływu na ich życie. Albo wręcz konflikt celowy, jak na przykład rywalizacja w jakiejś grze. Każdy chce wygrać, ale dopóki jest to element zabawy, to nie jest problem. Natomiast gorzej, kiedy to zaczyna być dla której ze stron problemem. Kiedy ktoś tak bardzo chce przeforsować swój interes, że dla jednej ze stron pociąga to za sobą jakiś rodzaj cierpienia. Wtedy mamy konflikt. Jak unikać takich konfliktów? Mam wielką ochotę powiedzieć prosto z mostu. Potrzebna jest odwaga. Z bardzo prostego powodu. Uważam, że źródłem wszelkiego stresu jest tak naprawdę strach. Źródłem agresji jest strach. I to właśnie ten strach prowadzi do cierpienia. Na dłuższą metę. Na krótszą też. Podejrzewam, że gdybyśmy nie odczuwali strachu, to żadne doznanie nie byłoby dla nas nieprzyjemne. Może to teza odważna, ale sądzę, że doświadczyłem w życiu paru przesłanek, żeby tak uważać. Między innymi doświadczyłem na sobie wiele razy, że te same bodźce pod wpływem strachu potrafią być nieprzyjemne, a bez tego strachu lub przy zredukowaniu tego strachu są neutralne albo wręcz przyjemne. To jest bardzo dziwne, ale i daje sporą nadzieję. Dlaczego na świecie jest tyle konfliktów? Że właśnie dlatego, że jesteśmy jako ludzie przesiąknięci wręcz strachem. Naprawdę zdziwilibyście się, czego ludzie mogą się bać. Taki pierwszy stereotypowy i najbardziej jakby rzucający się w oczy konflikt, jaki przychodzi mi do głowy, taki, który mi też często nie daje spokoju, pojawia się w mojej głowie, to na przykład, kiedy dwójka ludzi lub większa ilość ludzi jest zamknięta, odcięta w jakiś, z powodu na przykład jakiejś katastrofy od świata i mają ograniczone zasoby jedzenia, wody, nawet tlenu, nie wiedzą, kiedy przyjdzie jakaś pomoc i muszą tym, co mają, jakoś się podzielić. Jak oni to wtedy rozwiążą, bardzo dużo zależy od ich osobowości, od odwagi, jaką są w stanie przejawić. Im bardziej ktoś będzie się bał, że straci życie, że mu zabraknie zasobów, tym prawdopodobniej największy konflikt będzie generować. A to jest zaraźliwe, bo jak ktoś się boi, że mu zabraknie zasobów, to odruchowo będzie te zasoby gromadzić wokół siebie i zabezpieczać, żeby mu ich nie zabrakło, a wtedy może zabrak ktoś inny w otoczeniu. Może się z kolei zestraszyć, że z kolei jemu wtedy zabraknie. I w taki sposób strach, a tym samym konflikt się sam napędza. Nie ma tutaj innej opcji, jak nauczyć się po prostu być odważnym. Nauczyć się godzić z tym, że zasobów może zabraknąć. Wiele osób w sposób zrozumiały generuje konflikty właśnie dlatego, że boi się o swoje najbardziej podstawowe zasoby. Ponoć czeka nas w związku z kryzysem klimatycznym i nie tylko, epoka walk, wojen o wodę. Jak rozwiązać ten konflikt? Myślę, że w pierwszej kolejności nie szukając nowych źródeł wody, tylko godząc się z tym, że nam wody zabraknie. To może jest radykalne, ale moim zdaniem to jest podstawa. Generowanie w sobie takiej odwagi, że nawet za cenę własnej śmierci ja nie będę starał się za wszelką cenę przetrwać. Bo po prostu, bo po co cierpieć? Lepiej jest, chociaż nie jest to może łatwiejsze, ale na dłuższą metę lepiej jest nauczyć się odwagi, bo prędzej czy później zawsze mogę stanąć w sytuacji, kiedy czegoś mi życiowego zabraknie. Zawsze stanę w sytuacji, kiedy czegoś będę się bał i poza ogromnym strachem, nic nie będę z tego miał. To jest trudne zagadnienie, bo strach z drugiej strony jest też czymś naturalnym. Bez strachu byśmy szybko wyginęli, nie czując potrzeby, żeby się zabezpieczać przed zagrożeniami. Ale z drugiej strony życie w strachu, to co to za życie?
Wydaje mi się, że my jako ludzkość cierpimy w tej chwili na zdecydowanie nadmiar strachu i egoizmu, niż na przeciwną skrajność jego niedoboru. A strach w naturalny sposób zawęża pole widzenia, zawęża dalekowzroczność, więc na dłuższą metę też nie sprzyja. Nie sprzyja wcale przetrwaniu. Tak mi się wydaje. Natomiast istnieje mnóstwo innych lęków o zasoby, które wcale nie są nam potrzebne do życia i naprawdę zdziwilibyście się czasem, ilu my się rzeczy boimy zupełnie bez potrzeby, które nie tylko boimy się, że stracimy rzeczy, które nie tylko nie są nam potrzebne do życia, ale wręcz przeszkadzają nam w życiu. Jakieś luksusy, jakieś uznanie społeczne, honor. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Boimy się, że stracimy komfort. Wiele naszych potrzeb tak naprawdę skraca życie. Na przykład potrzeba życia w ciągłych tak zwanych cieplarnianych warunkach, bez narażenia na nieprzyjemności, które hartują nas fizycznie. Na przykład zmuszenie nas do ruchu. Mówi się, że przekleństwem cywilizacji jest to, że się mniej ruszamy, mamy potąd jedzenia, przez co jesteśmy otyli. Może ja akurat nie. Ale jako społeczeństwo jest znacznie większy problem z otyłością niż z głodem. Co jest paradoksem, bo przecież przez zawsze, przez większą część chyba istnienia ludzkości był odwrotny problem. To właśnie głównym zagrożeniem był niedobór tych rzeczy. Ale też takie rzeczy jak na przykład głupie drobiazgi, że komuś przeszkadza, że ktoś, jakieś nawyki innego człowieka, jakieś dźwięki, które ktoś wydaje, kolor ciuchów, które ktoś zakłada, kolor skóry czasami potrafi przeszkadzać. My się boimy naprawdę wielu dziwnych rzeczy. Boleśnie tego doświadczyłem w mojej rodzinie, kiedy się okazywało, że różne odruchy, tiki nerwowe nawet wręcz, które jednej osobie służyły do odreagowywania stresu, to w innej osobie z kolei stres generowały. Mówię wam, to jest prawdziwy koszmar, jak się żyje w takim otoczeniu. Mimo dobrych chęci, to bez znajomości tego mechanizmu, bez zrozumienia, gdzie szukać rozwiązania, to jest niby rodzina chce się kochać, chce się dogadywać, a jest ciągłe pole bitwy. Nieraz miałem wrażenie, że jestem tak naprawdę na froncie, gdzie moi bliscy próbują się zamordować albo zamordować mnie. I nikt nie umie niczego z tym zrobić, bo nie widać jakiegoś głównego winowajcy. A to po prostu nasze wzajemne uczulenia na nasze różne nawyki. Nasz strach, że musimy za wszelką cenę bronić naszych przyzwyczajeń, naszych takich drobnych rzeczy, a druga strona próbuje nam to odebrać i to jest dla nas zagrożenie. Niesamowite to jest. Jak potrafi zniszczyć, zatruć i zniszczyć życie coś naprawdę drobnego. Jeżeli tylko jesteśmy na tyle zarażeni strachem, że boimy się jakieś rzeczy odpuścić. Wiecie, dlaczego wiele rzeczy przestało mi w życiu przeszkadzać? Właśnie dlatego, że przestałem. Zrozumiałem, że nie mogę bać się samego siebie. Jeśli coś mi w otoczeniu przeszkadza, to prawdopodobnie muszę zajrzeć w samego siebie, żeby zobaczyć, dlaczego mi to przeszkadza. A tam są rzeczy, jakieś moje własne myśli, moje własne wspomnienia, których ja się boję dotknąć, i one jakąś okrężną drogą łączą się z sygnałami z otoczenia. I dopóki ja nie oswoję się z tymi swoimi starymi traumami, to różne, nawet przypadkowe rzeczy w otoczeniu będą mi przeszkadzać i będą generować moje konflikty z tym otoczeniem. Myślę, że większość konfliktów jest właśnie dlatego, że boimy się samych siebie. I zamiast stawić czoło własnym lękom, to próbujemy ustawiać otoczenie, żeby nam przypadkiem o tych naszych lękach nie przypominało. A jak nauczymy się być odważni, patrzeć z odwagą w swoje własne wnętrze i akceptować je, to rzeczy, o które teraz ludzie się mordują i wręcz ludobójstwa odstawiają, okaże się, że one nie mają większego znaczenia.
i przestaną być problemem.